Firmę Lesman prowadzę od 2005 roku. Założyłem ją w listopadzie właśnie 2005 roku. W tym roku pracujemy na dwóch nadleśnictwach. Na każdym nadleśnictwie mamy po dwa leśnictwa. Praktycznie drzewostany są, leśnictwa są skupione po sąsiedzku, także zaoszczędzamy tutaj na czasie przemieszczania maszyn, czyli swobodnie maszyny mogą się przemieszczać też na kołach, bo odległości to są może 10, no, góra 15 km między leśnictwami. No, w tym roku, w 2014 roku, wygraliśmy, tak jak już wspomniałem prędzej, przetargi dwóch nadleśnictwa i w sumie na łączną masę na dwie firmy mamy około 35 tysięcy, z czego około 4 tysiące to są drzewostany bukowe i bory trochę też mieszane, ale przeważające drzewostany to są drzewostany sosnowe. Jakie największe problemy w pracy z maszynami spotykasz tutaj? To znaczy, nie było tak naprawdę problemów w pozyskaniu maszynowym do ubiegłego roku, gdzie praktycznie zostały zapisane zapisy w specyfikacji, że można wykonywać drzewostany zagrożone czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi. Jest to dla mnie trochę dziwne, bo takie drzewostany są zagrożone każdymi czynnikami. Daje to bardzo dużą swobodę w podejmowaniu decyzji leśniczego, żeby takie drzewostany wyłączyć i włączyć. Prawdę mówiąc, jesteśmy firmą, która od 2008 roku już zaczęła pracować na maszynach. I nie było prędzej żadnych przeciwwskazań, żeby takie drzewostany robić maszynami. Tym bardziej, że drzewostany w niedźwiadach szczególnie są drzewostanami bardzo jednolite i są na terenach płaskich. Drugi rok się okazały zapisy w specyfikacji, gdzie konkretnie są określone pozycje, które można robić maszynami. Chociaż prędzej robiliśmy praktycznie każde pozycje, które się nadawały robić maszynami, bo jak już zawsze twierdzę i byłem członkiem komisji do współpracy z firmami leśnymi w RDLP Szczecinku, gdzie tam byliśmy też zgodni z tą komisją, że małe drzewostany, małe maszyny, duże drzewostany, duże maszyny, bo wiadomo, że praktycznie przedsiębiorca powinien podejmować decyzję o tym, którą pozycję sobie da radę zrobić maszyną, a którą nie da, bo praktycznie każdy przedsiębiorca kieruje się jakimś wynikiem finansowym i to jest jego priorytetem działania i kierowania firmy. Nie tylko jego, bo to też jesteśmy odpowiedzialni za ludzi. My musimy też i tych ludzi utrzymać, dać im tą pracę, ale też musimy im za to jakoś normalnie zapłacić. Ilu ludzi wspólnie pracuje u Was, tak zatrudnionych na etacie? Oczywiście macie troszkę wykonawców, ale... W tym roku jest około 10 osób zatrudnionych na umowę. Dwie brygady są na zasadach podwykonawstwa, ale robią pozyskanie, my robimy zrywkę. Na jednym leśnictwie częściowo jeden podwykonawca robi i pozyskanie, i zrywkę. Znajdujemy się w leśnictwie Łękinia, gdzie tą maszyną, co stoi za mną, wykonujemy trzebież późną. Maszyna jest przestarzała, ale wykonuje swoją pracę dosyć dobrze i pozyskujemy dosyć spore ilości metrów. Żeby nie jakieś tam nieliczne awarie, to byłoby całkiem dobrze. Poza tym, no jak widać, maszyna jest wysokiej klasy. Takiej późnej trzebieży od 100 do 150 kubika jesteśmy w stanie zrobić. Mój rekord to jest 500 kubika 12 godzin. Na zrębie. Tą maszyną w zeszłym roku prawdopodobnie na 21 godzin chyba 780 kubika. Swoją pracę na harwesterach zacząłem w 2008 roku, gdzie pierwszy harwester to był ten mały trzebieżowy, gdzie na nim pracowałem 3 lata. Tym dużym harwesterem od 3 lat pracuję na trzebieżach i zrębach.